Kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale do Diabła z grami, a w dzisiejszym odcinku porozmawiam sobie o kolejnej dziesiątce gier po polsku na Nintendo Switch. Moi drodzy, odcinek jest zdominowany przez gry z serii LEGO, ponieważ obecnie ma teraz premierę, ma miejsce premiera gry LEGO Saga Skywalkerów, którą kupicie w bardzo dobrej cenie w sklepie Perfect Blue na wszystkie konsole, moi drodzy. No i lecimy. LEGO Skywalker Saga. Gra posiada dubbing, jak i napisy. Generalnie rzecz biorąc, ja osobiście nie jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, jednak tutaj rozumiem to, że twórcy postanowili zadowolić wszystkich fanów właśnie tego uniwersum i zamieścić całą Sagę Skywalkerów w grze z serii LEGO. Podobno jest to w ogóle największy tytuł, jeżeli chodzi o świat LEGO. Dajcie mi znać w komentarzach, czy warto jest tu zagrać. Kurczę, no fajnie to wygląda, muszę przyznać. Może się kiedyś skuszę, ale zobaczymy. Tak czy inaczej, LEGO Skywalker Saga jest po polsku z dubbingiem. LEGO Marvel Super Heroes 2, moi drodzy, to tytuł, w którym będziemy mogli wcielić się w bohaterów Marvela oraz rozwalać przeróżnych złoczyńców, a to wszystko z polskimi napisami. Gra jakoś specjalnie się nie wyróżnia na tle innych gier serii LEGO. W sensie tutaj będziemy mogli na przykład poginać sobie Strażnikami Galaktyki, jednak mechaniki są dość podobne. Nie czuję, że rymuje. I w tą grę jak najbardziej możecie sobie pograć w języku polskim. Tak więc, jeżeli jesteście fanami LEGO, fanami Marvela, no to słuchajcie, lećcie i bierzcie. LEGO Worlds również posiada napisy i tu jest taka troszeczkę, że tak powiem, gra starająca się być, cholera, nie wiem, może klonem lekko Minecrafta. Tutaj naprostujcie mnie bardzo proszę. Z tego co przeczytałem, no to słyszałem, że, w sensie wyczytałem, że moi drodzy, w grze gra posiada ogromną liczbę, wręcz nieskończoną, proceduralnie generowanych światów i tak naprawdę zwiedzenie całego tego tytułu jest niemożliwe. Światy możemy budować własne, jak i przemierzać w światy innych graczy. Dajcie mi znać, czy to jest fajne, no bo cały koncept mi się ogólnie rzecz biorąc podoba, no i może w przyszłości sprawdzę. LEGO City Undercover to akurat tytuł, który znam już dość dobrze, ponieważ miałem kiedyś okazję z jednym z młodszych członków mojej rodziny pograć w niego sobie, słuchajcie, dość długo i jest takie, wiecie, GTA tylko w świecie LEGO. Naprawdę bardzo fajna grafika, fajne zadania poboczne, super miasto i tutaj naprawdę przy tym tytule odezwały się do mnie dosłownie ogromne pokłady nostalgii za budowanie klocków LEGO właśnie z serii City, jak sam byłem dzieciakiem. LEGO DC Villains posiada dubbing, jak i napisy, moi drodzy. I tutaj muszę powiedzieć, że ja osobiście jestem wielkim fanem animacji LEGO Batman, tak więc LEGO City Villains, w zasadzie LEGO DC Villains, bardzo mocno mi się spodobało. Będziemy mogli wcielić się na przykład w Jokera, czy też całą masę innych super złoczyńców, jak i stworzyć swojego własnego, moi drodzy, więc myślę, że to jest całkiem spoko opcja. I standardowo dla fanów LEGO Batmana, chociaż ja jestem fanem Batmana, ale kurde, nie mam tej gry, goddammit, sprawdźcie, jeżeli macie ochotę. Kolejna gra i to już wychodzimy, z moi drodzy, z, że tak powiem, z Legolandu i wchodzimy do Oddworlds, czyli będzie to Oddworld Stranger's Wrath, czyli gra utrzymana w uniwersum naszego ukochanego Abe'a. Bardzo dobry tytuł ogólnie rzecz biorąc. W grze będziemy sterowali zarówno z widoku z drugiej osoby, jak i z trzeciej osoby, jak i z pierwszej osoby, czyli z zapleców i z oczu. Wcielimy się w tytułowego Strangera, czyli łowcę nagród, który będzie musiał żywych lub martwych doprowadzać kolejnych złoczyńców w ramiona sprawiedliwości, moi drodzy. Bardzo fajna grafika. Gra posiada naprawdę ciekawą mechanikę strzelania, ponieważ większość naszych pocisków to robaki, które będziemy zbierać. Są świetnie animowane, wyglądają bardzo dobrze. Tytuł był bodajże jednym z takich ekskluzywów na Xboxa i cała masa posiadaczy PlayStation 2 w tamtym okresie Xboxowcą właśnie tej gry zazdrościła. Na szczęście teraz możemy ją wszyscy ograć sobie razem na Nintendo Switch i do tego w języku polskim, w sensie z napisami, moi drodzy. Kolejny tytuł to Remothered Tormented Fathers. Jest to gra, którą bardzo chciałem pokochać, ponieważ cały klimat, to jest horror, w którym będziemy się ukrywali. Bodajże wcielam się w nim postać reporterki, która ląduje w bardzo tajemniczym domostwie i tam jest ścigana przez całą masę przeróżnych zwyroli. W grze nie możemy walczyć, możemy się tylko ukrywać. Posiada na polskie napisy. No ja wam powiem osobiście tak, no ja w ten tytuł grałem trochę na PlayStation 4 i faktycznie klimat jest dobry, wręcz bardzo dobry. Domostwo, po którym będziemy się poruszać, też jest świetne, fabuła jest naprawdę interesująca, jednak gameplay był moim zdaniem tak cholernie sztywny,
że może bym kiedyś do tego wrócił na Nintendo Switch, ale to już mi dajcie znać w komentarzach, czy warto jest skończyć Remothered. Moi drodzy, kolejny tytuł, do którego również kiedyś się przymierzałem, ale również go nie kupiłem, to Vampire, czyli gra, w której wcielimy się w wampira, a raczej w lekarza, który wampirem się stał. I jest to taki action RPG z wyborami moralnymi, w których będziemy mogli zadecydować, czy będziemy fajnym, spoko wampirem, czy też może takim, wiecie, niefajnym wampirem, który jest niemiły dla ludzi, jakby w sumie normalne wampiry były miłe dla ludzi, ale to jest nieważne. Słuchajcie, gracze docenili postępny, mroczny, gotycki klimat, fajną fabułę, jednak narzekali na sztywne sterowanie oraz sztywną walkę, tak więc bardzo was proszę o opinię, a ja ten tytuł prędzej czy później tak kupię, no bo cholernie lubię tego typu klimaty. I na sam koniec, dzięki wam, ten tytuł znajduje się właśnie na tej liście, czyli Yes Your Grace. Ostatnio wrzuciłem ten tytuł do odcinka o promocjach i wielu z was pisało mi, że jest to gra genialna, jeszcze jej nie kupiłem, no ale słuchajcie, gra posiada polskie napisy, będziemy zarządzali w niej polskim królestwem, tak więc... Jest to na pewno dobry tytuł, bo polski. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, w sensie za uwagę, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnym. Szykuję dla was super recenzję pewnej gry, która ma miejsce, której premiera będzie miała miejsce, w sensie w połowie tego miesiąca. Niesamowicie się jaram. Już nie mogę się doczekać, aż będę mógł wam o niej opowiedzieć. A tymczasem widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku Do Diabła z Grami. Na razie, cześć i czołem. Pozdrawiam was wszystkich niesamowicie mocno. Cześć.